Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Sonic Adventure 2 Battle. Tak, wracamy z tym. I oczywiście ładujemy ten plik. Na początek synchronizacja, dół, góra, dół, góra. No i wszystko jest świetnie. No i oczywiście tym razem zaczynamy historię Hero, ponieważ jak widzicie Dark mamy ukończoną. A więc zacznijmy wszystko od nowa. Sigma Alpha 2 heading due south over the city. We're en route. Everything's a go. This is Control Tower. We have you on radar. Report cargo status of captured Hedgehog aboard. Over. That's a 10-4. Cargo secured on board and... What? Didn't copy that. Over. Gone. He's taken out everyone aboard and... What's wrong? What in the Come world? In. Over. Więc tak z dupy kompletnie Sonic zostaje aresztowany, w ogóle przewożą go policjanci, wojsko go przewozi aż... I rozpoczynamy pierwszy poziom, czyli City Escape, rozgrywający się na ulicach San Francisco. Ale pewnie zauważycie coś dziwnego z Sonikiem, dlaczego? A już w szczególności jego dolną częścią. O co chodzi z tymi butami, pewnie się zastanawiacie. Otóż te buty nazywają się Soul Shoes. One są specyficznymi butami, ponieważ zostały one zaprojektowane tylko dlatego, że w tej grze został zawarty kontrakt z Sega i firmą produkującą właśnie te buty, ponieważ w tej grze została przedstawiona mechanika jeżdżenia na rurach, co było możliwe dzięki tym Soul Shoesom. I wszystkie billboardy tutaj promujące właśnie Soul Shoesy zostały zlikwidowane w remake'u, ponieważ już ten... Po pierwsze, ta firma nie istnieje, to po pierwsze. Po drugie, ten kontrakt dawno został zerwany. Poza tym, w wersji prototypowej już te buty są, ponieważ wersja prototypowa gry, czyli Sonic Adventure 2 The Trial, została stworzona jeszcze przed zawarciem tego kontraktu, przez co po prostu Sony ma normalne buty. I pewni moderzy udało im się przywrócić Soul Shoesy do wersji PC-towej gry. Więc jest fajnie. Praktycznie to jest jedyny tak zwany character mod. Bo po prostu Sonic Adventure 2 niezbyt dużo ma popytu na to, na modyfikacje i tak dalej. Nie wiem czemu. Sam bym chciał zobaczyć pewne mody, na przykład odnowienie niektórych poziomów SA1 w grze. To by było fajne. Na przykład Speed Highway. To by było fajne. No i pamiętna chwila, czyli uciekanie przed ciężarówką. Chyba tak to się nazywa, tak? Chyba tak. Którą można zgliczować. Jej, bo wszyscy lubimy glitche. Znaczy, czasem mam wrażenie, że tylko ja lubię glitche. I Big the Cat. Nasz pan i władca. On musi się zawsze pojawić. Swoją drogą, w niektórych cutscenkach Big również jest po przyciśnięciu odpowiedniego przycisku, aczkolwiek zrobię o tym specjalny odcinek. Tak, wiem, że wiele razy już zapowiadałem ten specjalny odcinek, ale uwierzcie mi, szykuję się do specjalnego odcinka z SA1 i ten o Bigu też prawdopodobnie będzie. I ranga jaka? B. Kurde, nigdy nie mogę tutaj A dostać. Ech. Damn it. No i dobra. Teraz kolejna cutscenka, którą już widzieliśmy. A nie. No, praktycznie to ten sam boss battle co z historii Dark.
aczkolwiek Sonikiem. Co praktycznie nie ma różnicy. No ale cóż. Praktycznie taktyka na przejście szybkie tego bossa jest taka sama. I tyle. 30 sekund. 31. Równe 31 sekund, to się nazywa fart. A szkoda, że nie ma tutaj rank. Deja vu? It all starts with this. A jewel containing the ultimate power. That's the Chaos Emerald! Now I know what's going on! The military has forsaken me for the likes of you! So, where do you think you're going with that emerald? Say something, you fake hedgehog! Chaos Control! Kojarzę już chyba tą kocynkę i tą też. Tak, wiele kocynek tutaj nie będę musiał tłumaczyć. Aha, i od razu mi się przypomniało. Rychło w czas po prostu. Otóż od Michała usłyszałem, czyli Pomidorowego, jeżeli ktoś nie wie. Bo on sobie tam często gada z widzami i tak dalej. Że ktoś mi tam zarzucał, teraz już nie pamiętam dokładnie kto, że źle przedstawiłem, że historia Dark nie jest kanoniczna. Otóż wyjaśnię. Historia Dark jest kanoniczna, to po pierwsze. Po drugie, historia Dark dzieje się wcześniej i prawdopodobnie ten ktoś po prostu nie rozumie, że to zakończenie historii Dark to następuje wcześniej niż zakończenie historii Hero. I dlatego przedstawiłem historię Dark, bo pierwszą, ponieważ jak mówiłem, ona zaczyna się wcześniej, a historia Hero kończy się później. Więc jeżeli ten ktoś nadal tego nie rozumie, to proszę napisać mi to w komentarzu, dlaczego tego nie rozumie. I ja mu wszystko dokładnie w punktach wyjaśnię. Wyjaśnione? Wyjaśnię. No to wracamy do gry. No, więc zaczynamy tutaj Wild Cannon. Tak, więc będziemy musieli poszukać szmaragdu głównego. Nie w tą stronę. No, nawet widzę już go. Dziękuję. Czy tu jest szmaragd? Nie. A szkoda. Czy tu?
Tu jest szmaragd? Tak, jest tu szmaragd. Tylko nie ten, który Graxerzem znalazł, ale zawsze coś. Dziękuję. Jest pewnie ten ostatni, będzie na dole. Znając życie. Ja myślałem, że na jego centralnie spadam. Byłoby fajnie. A wezmę sobie życie od razu. Gdzie jest ten szmarek? O. Pewnie będzie tutaj gdzieś. Dobra. Nie tu. Nie tu, więc będzie niżej. Serio, na starcie prawie było. Nice. Jak nie będzie A, to będę po prostu zły. I... Yes! Yeah, this is perfect. Lepiej tego wyrazić nie mogłem. 17 emblemat. Kurde, nieźle to idzie. Seriously, kolejna transformacja. Już mamy 3. Najdziwniejsze jest to, że nie ma tutaj tej cutscenki, gdzie Tails po prostu tak spada na Eggman, co jest dziwne. Tak, jeżeli mam być szczery. Dobra, easy. Dziękuję. GG. No i przynajmniej Tails nie krzyczy Josh. This time I'll let you go, but the next time we meet, you won't be so lucky. Wow, Tails, you did it! But what are we doing here on this island? I'm the one who should be asking that question. Don't you know it's dangerous here? I know, but I'm here to save my hero, Sonic. Again? Hurry! I know Eggman has to no good again. Nie wiem, jeżeli ktoś wie, czy temat muzyczny Amy w tej grze to jest remix tego z SA1, to proszę mi powiedzieć, bo ja nie zauważam żadnej różnicy. Jak temat Tailsa, temat muzyczny Sonika i Knucklesa zauważam niewiarygodną różnicę, tak tutaj nie mogę zauważyć żadnego. A, i chociaż widzieliśmy, że Tails ma ten upgrade do unoszenia się łagodnego, to nie. Że tego nie ma, musimy to znowu zdobyć. For some reason. I ogólnie Tails był tutaj zagadkową postacią. I tak, specjalnie nie mówiłem, kto w Hero będzie sterował mechem. No tak, Tails był bardzo zagadkową postacią, ponieważ zawsze we wszystkich pytaniach Yujinaki, czy Tails będzie w tej grze, odpowiedź padała z nie do być może. I ludzie naprawdę martwili się o Tailsa, że będzie, ale... Czy będzie, ale po prostu... Yuji Naka się przekonał, że po prostu Tailsa wsadzimy w mech. No i... No i będzie. Bo jak mówiłem, na początku miała być tylko jedna postać na każdą historię. Dodatkowo miała być 3 historie na początku. Więc cóż...
Dobra, nie, to spasowanie tak Tailsem to jest... I Eggmanem w sumie to jest po prostu epickie. Ale tak, praktycznie ten sam poziom, co Eggman miał, tylko po prostu... Wiem sobie tutaj, nigdy nie wiem, co tu jest praktycznie. Aha. Okej. Okay. Jakieś życie też trzasnąłem po drodze. A mi się wydaje, że tu po prostu przechodzimy tą samą drogę, co Eggman, tylko że od tyłu. Nie wiem czemu. Ale mam takie dziwne wrażenie. Kurde, tego złotego strasznie ciężko trafić czasem. No cóż. Ej, oż ty mały. Chłopaku. Let me go. Dobra, czyli najpierw chyba tu muszę. Nie wiem, co tu właściwie musiałem zrobić. Ale dobra. Tak, tu jest ogólnie kolejny upgrade. Tylko, że no niestety nie mamy możliwości przejścia przez to jeszcze. Odblokowujemy go tylko przez to, że tam jest ukryty właśnie ten dron. Cały. Ale równe 21 tysięcy. Rzadko się to spotyka. Może jest równy wynik. Tak, Sonic by na 100 promieł tyle czasu, żeby to napisać wszystko. W szczególności, że może od tego upłynęło może parę godzin. No i Metal Harbor, jeden z moich ulubionych poziomów. A, jeszcze a propos prototypu, bo nie wspomniałem o tym, zapomniałem, przepraszam bardzo. W prototypie City Escape miało wersję instrumentalną, która w sumie też jest dołączona tutaj, ale tylko w sound teście. Tak, tu nie możemy jeszcze iść, bo nie mamy Lightspeed Dasha. A szkoda. Lightspeed Dash jest bardzo fajny. Dobra, weźmiemy sobie tutaj złote życie. Jest fajnie. Idziemy tutaj. I mamy Lightspeed Dash. Light Shoes. Kurde, mam już nawyk z Sonic Heroes. Bo ostatnio wam się przyznam, że trochę sobie speedrunuję Sonic Heroes. I tam po prostu jak nie skoczycie, żeby z light speed dashować, to katorga jest po prostu. Już mi taki nawyk wszedł. No jedno. Dobra. Ogólnie przyznam się wam szczerze, że więcej grałem w poziomy Hero niż w Dark. Nie wiem czemu, po prostu jakoś mi tak te poziomy Hero lepiej są skonstruowane jak na moje. Nie wiem czemu. Ale też ogólnie gra przeszła przez niezły taki, jak to powiedzieć, redesign kompletny, ponieważ tamtej gry był taki, żeby... dziękuję. Żeby gra miała opcję wyboru. Przykład został podany, że na przykład Sonic byłby w tonącej łodzi podwodnej i gracz miałby dwa wybory. Albo uciec z niej, albo próbować dopłynąć do brzegu. To był tylko przykład, nie wiadomo, czy to miało się pojawić w grze, ale
Sega wykorzystała później ten pomysł do Shadow the Hedgehog, którą również będę ogrywał wszystkie historie. Nie oczywiście wszystkie 326 historii, ale wszystkie. No i dziękuję bardzo. Udało nam się. Jesteśmy wolni, jesteśmy gotowi. Dziękuję bardzo. Uff. Za kurde. Raz mi się udało B tutaj zrobić. Raz mi się A. I wtedy byłem strasznie szczęśliwy. No ale cóż. That blue hedgehog again, of all places. I found you, Faker. Faker? I think you're the fake hedgehog around here. You're comparing yourself to me? Huh, you're not even good enough to be my... I'll make you eat those words. There's no time to play games. Kurde, mam takie dziwne wrażenie, że ta kastinka została ucięta, bo jestem święcie przekonany, że chyba w tej kastince Shadow też mówił you're not given that the chance. Czyli nie dostaniesz nawet tej szansy, żeby to zrobić. No właśnie, nie, jestem tylko jeżem. Dziękuję. Nie wiem, czy Shadow wie, ale na pewno ja wiem, kim jesteś. No dobra. I Green Forest. Shadow, what are you doing? Hurry and get back here right now before the island blows up with you on it. Blows up? No i uciekamy. I po prostu ta muzyka. Tak swoją drogą, to taka scenka odgrywała się w jakiejś połowie poziomu. Sonic magicznie wrócił na początek. Z jakiegoś powodu. No ale cóż. To Sonic. No. Nie będę tutaj się jakoś zastanawiał, co on robi. Niech robi to, co robi najlepiej. Biega. Biega i niech się nie przejmuje niczym. Na przykład Sonic Boom. Ale tak, niestety będę robił Sonic Boom. Wiem, że wiele razy to mówiłem, ale cały czas nie mogę uwierzyć, że to na serio będę robił. Więc tak, ogólnie tu jest Mystic Melody. Z tego co pamiętam. Tak. Ancient Land. Więc taka maćka woska, że tu jest praktycznie na początku gry. Dostajemy. No i pyk. Wiecie, w sumie ten poziom strasznie przypomina też poziom Shadowa. Niezbyt one się różnią, bo w sumie dzieją się w tej samej dżungli. Co wiele wyjaśniało. Szkoda, że na przykład nie widać, nie wiem, w tyle gdzieś uciekającego Shadowa, to by było fajne. Fajny by było taki, wiecie, smaczek, że on, przecież to się dzieje w tym samym czasie praktycznie. Więc muszą razem przecież uciekać. Dobra, wezmę. Goddammit, ja sam sobie to nie wziąłem. Dziwne. Ja wiem wam, ten poziom to jest po prostu niezwykła przyjemność w niego grać. On jest tak dobrze zrobiony. Fakt, że czasem po prostu Sonic odczepia się na chwilę z ściany i traci swoją prędkość, ale on jest po prostu tak fajnie zrobiony. No, nigdy nie wiem, jak dotrzeć do tego balona. Ktoś mi powie, proszę. Myk, dziękuję bardzo. A po prostu więcej grałem w poziomie Hero, ponieważ zajmowałem się przez jakiś czas speedrunem. Historii Hero, ale po prostu odpuściłem w paru próbach, bo po prostu nie miałem czasu i zająłem się wtedy i od tego czasu zajmuję się
speedrunem, tak troszeczkę, bo teraz ćwiczę akurat Sonic Heroes. No. Yes. Dokładnie, Sonic. Dokładnie. Znowu taka scenka z wybuchającą wyspą. A tak swoją drogą, to jak City Escape przedstawia jakąś tam wyspę, ulicę ze, nie wiem, San Francisco. Tak, Radical Highway. Mój ulubiony rap na Krysa. A nie słucham rapu, to jest... To, nie lubię rapu, to jest... To o czymś świadczy. To jest moja ulubiona piosenka, jeżeli chodzi o... na Krysa. Ale kończąc, a... Radical Highway przedstawia most GoldenEye bodajże. Jeżeli się mylę, to przepraszam bardzo. Ale serio. Ludzie tak czekali na instrumental tej piosenki, bo ja na przykład temat Murzyna Krysa dostał instrumental razem z tą grą, to ludzie sądzili, i City Escape, to ludzie sądzili, no skoro ma tutaj tą muzykę rapową, to przecież będzie instrumental. Otóż nie, w tej grze nie ma instrumentala. Ludzie musieli czekać prawie 11 lat. Nie, zaraz, Runners 2015 to zostało. A więc... ta gra wyszła w 2001. Więc... fani musieli czekać 14, jak nie 15 lat na instrumental tego, ponieważ Sonic Runners pojawił się właśnie ten instrumental w związku z bodajże Halloweenowym eventem. Swoją drogą to Sonic Runners za 2 miesiące zostaje zamknięte. Smutem, bo nigdy nie miałem okazji w nią w to pograć. Ale na szczęście mam nadzieję, że zostaną pliki aplikacyjne. Co? Pliki z aplikacją, więc będę mógł ewentualnie sobie ściągnąć. Będzie fajnie. No naprawdę chciałem sobie w to pograć i ten let's play zrobić z Sonic Runners, jakkolwiek to nie brzmi. Dobra, i jeszcze ostatni szmaragd. Który prawdopodobnie będzie gdzieś tu. Mam taką nadzieję. O, wiedziałem. Więc będzie tu niżej i niżej. Tu? Nie tu. 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 Tu? Tak. Poproszę A. Powiedz A. Dziękuję. No serio, poziomy na Krysa i Rouge są strasznie łatwe do zdobycia wszystkich A-rank. Za którym można dostać niezły bonus, zdobycie wszystkich ogólnie A-rank. No i księżyc znowu rozwalony.
moon is gone? Eggman! Oh, that creep never gives up. But how did he manage to harness all that energy? It's got to be the Chaos Emeralds. Yeah, that's the reason they were looking for him. Tails? The Chaos Emeralds are like magic. They have the power to attract each other. I can use that to find where Eggman is. Try and find a way out of here. Find Eggman. Got it! The three of you. That means me, too. Hey, wait! Amy znosi na matkę. Tego bym się pewnie nie spodziewał. Że już to w tej grze. Ale tak ludzie, to było na tyle w tym odcinku. Strasznie dużo przeszliśmy. Więcej niż w historii Dark. W pierwszym odcinku. No i co? No dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście zobaczymy się w następnym tygodniu. Na razie i cześć! Pa, pa!